Andrzej, chodź, zrobić sobie z nami zdjęcie, bo tutaj... Możemy to... Andrzej, zrobisz sobie z nami zdjęcie? Zdjęcie sobie z nami zrobisz? Dobra, wyślemy na blok do spódy. Chodź tam, wlejemy. Jak ja niech się zagotuje dobrze. Daj mi tam. Zostawiamy cię tutaj? Ale ty tylko wejdę przyjdziesz, nie? Góra dół weź tak. Jakby co? Odkręcisz czubek i tyle tego będzie. A za... Kurwa, czekaj. Zamarz! Ty, no ale poczekaj, na zejdę by się przyjechali. Kurde, cała. Ale nie no, chodzi o to, że... Ale po co ten masy? Dzięki. Dawaj. I co, ma się palić, tak? Proszę, Adaś! Kula kieruje. No. Gdzie jest Adaś? No tam to chodź, idziemy. Dobra. No, jestem Żaczek z Warszawy. No, wyrwałem się z pracy, żeby tutaj przyjechać, bo jednak uważam, że jest to ważna sprawa, żeby tutaj pobyć, chociażby przez ten weekend, co będę. No, nieczęsto jest jakby okazja brać udział w takiej kampanii, dzieje to raz na jakieś 5 lat. Jest coś takiego większego, czy na przykład, nie wiem, Czorsztyn, czy Góra Świętej Anny, czy Rozpuda. No i pomyślałem, że fajnie by było chociaż małą cząstkę tego jakby przeżyć. Ale panie nagotowały. Całe dwa dni myślałyśmy o was. My od 3 dni decyzję podejmujemy, jechać czy nie jechać. Jak usłyszeliśmy, że najmroźniejsza noc. Co pani ma w tym kubku? Wodę gorącą. Teraz była najmroźniejsza noc, tak? Tak, ale ona taka bardzo gorąca. A było się najcieplej od niedzie. Gotowana woda z Legionowa. A bigos tam jest gorący. Przynieś panu? Nie, dziękuję. Ale dlaczego nie? Bo ja kawę rano. Muszę dojdzie się. A to jest rano w tej chwili? To na wartę, co? Ale drogówka? Proszę? Bo może ten garnek w takim razie tu przyniesiemy, żeby on był gorący. Kurka się pani nie przypali. Do termosów wlejemy. No dlatego, żeby pokazać, że to nie jest grupka szalonych ekologów, tylko że całe duże warstwy społeczeństwa są razem z nimi. No nie wszyscy się wpadają na pomysł lub ze względu na pracę zawodową mogą się tu zjawić. Pan mógł. No jestem na emeryturze i chociaż oczywiście zawsze jakieś zobowiązania przyjmujemy na siebie, no to w tym wypadku trzeba było to wszystko odłożyć i uważam znaleźć się tutaj, tak jak ci szaleni ekolodzy z namiotem, prawda, przespać razem z nimi chociaż kilka dni, żeby pokazać, że to nie jest jakaś zewnętrzna grupa, że to są po prostu ludzie, którzy najbardziej z nas są gotowi ponosić koszty tej obrony, ale w tą obronę są zaangażowane szerokie kręgi społeczeństwa. Słuchajcie, więc tak, obóz jest w tym miejscu tutaj, on jest ograniczony tymi takimi taśmami. Te taśmy troszkę się pozrywały, ale my zaraz to weźmiemy o tak. Jeżeli byście się rozbijali poza tą taśmą, to weźcie tą taśmę jakoś tak, żeby nie było na zasadzie takie, że są namioty poza obozem. Tak. Możecie oczywiście się rozbić na całym terenie, gdzie chcecie. Na chwilę obecną tam jest ubikacja za tym namiotem tamtym, ale ona już się, że tak powiem, zużyła.
ubikacja, taka latryna. Wiecie, o co chodzi, nie? Wiadomo jak jest. Ona została zlikwidowana, ale tutaj ludzie zostali jakoś tam wytyczeni, że po prostu będą robić drugą ubikację gdzieś indziej. Zorientujecie to się, bo podejrzewam, że na wieczorem na pewno spotkaniu będzie to powiedziane. Teraz jest tak. Są tutaj, jest pięć takich, można powiedzieć, kolektywów, takich koordynatorów czy grup, które po prostu robią coś konkretnego. Wiemy, tak? Czytaliśmy. Tak? Good. Jednej grupy chyba tutaj jest napisane, czyli grupa nocna, czyli grupa, która robi... Jest też napisane, tak? Tak. Dobra, to słuchajcie, to ja, mniej więcej osoby to są, które tak... Ja jestem osobą odpowiedzialną za transport i za kwestię takiego, można powiedzieć, portierni. O, to jest dobra funkcja. Teraz sobie tak. Jestem portierem. I teraz jest tak, jeżeli chcecie wyjechać albo jakieś fajki kupić, coś tam, to po prostu to powiedzcie i wtedy będzie samochód i auto wam po prostu kupić, tak? Nie pijemy alkoholu, więc alkoholu wam nie dowieziemy, tak? Bo baterię mamy ładowaną, ale ona tutaj długo nie jest przytrzymuje. Jest następująca rzecz. Te wszystkie rzeczy, ja rozumiem, że wiecie. Jeżeli chodzi o protest, na chwilę obecną mamy, można powiedzieć, taki pomarańczowy alarm, tak? Żółty tam przypomnę. Ponieważ nie wiem do końca jaka jest, oni próbują tam coś grać, ale nie wiadomo do końca jaka jest sytuacja, wiesz, tutaj jest, mają przyjechać, dzisiaj ma przyjechać ten marszałek Sejmu, ten jutro ma być, jutro ma być siwiec, w ogóle zaczyna się po prostu polityczny ferment wokół tego wszystkiego. Nie wiemy jak jest, ale robimy. Mamy rękę na pulsie, jak to się mówi. Dzisiaj dzień trochę wolniejszy niż zwykle. Nie mieliśmy rannych rewelacji, tak jak to się zdarzało przez ostatnie kilka dni. Poza wizytą znamienitych gości. Pan profesor Strumiło, który jest tutaj obok nas. Pan Andrzej Gwiazda, który przyjechał wczoraj, spędził z nami noc w obozie wraz z żoną. Oraz jeden news, który może być interesujący, jest taki, że przewodnicząca Rady Ochrony Przyrody powiedziała dzisiaj, że chce podać się do dymisji na znak protestu przeciwko niszczeniu Doliny Rozpudy. Na razie tyle. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie przez ostatnie dni, więc być może jeszcze dzisiaj się coś stanie, a póki co grzejemy się przy beczkach i czekamy.